Ta solidarność jest sławiona nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ponieważ jej efekt to wyzwolenie naszego kraju, to zdolność do powiedzenia tego, co myślimy i mamy w sercu, czyli patriotyzm i umiłowanie naszej ojczyzny. Dziękujemy w imieniu władz powiatu wszystkim działaczom Solidarności za ich poświęcenie i ich wspaniałe czyny godne naśladowania. Chciałbym, aby rocznicowe obchody były poświęcone pamięci tych, którzy odeszli. To ważne. Dla wielu z nich Solidarność stanowiła wartość, dla której warto było żyć, a trzeba warto ponieść często największe ofiary. Oni wszyscy pozostaną w naszej pamięci i sercu. Chcę jako proboszcz parafii powitać wszystkich moich drogich parafian, mieszkańców Żarnowa i wszystkich gości, którzy są z nami dziś z racji tak pięknej uroczystości. W sposób szczególny chciałbym pozdrowić tu zgromadzone poczty sztandarowe. Niech ta modlitwa naszej wspólnoty jeszcze mocniej jednoczy nasze serce, budzi ufność, że to, co podejmujecie i to, o co zabiegacie, zostanie zrealizowane dzięki Bożemu wspomożeniu, Bożej łasce, Bożemu wsparciu. Pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, że macie szczególnego orędownika w niebieskiej ojczyźnie, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, jednego z wielkiej rzeszy kapłanów, którzy służyli Wam, ludziom Solidarności. To dla nich uchyliły się bramy zakładów pracy w czasie trwania protestów w roku 1980.
Historia Solidarności w Żardowie to zalążki jej powstania zaczynają się od połowy września 1980 roku w bazie oddziału PKS w Żardowie. Na przełomie września i października 1980 roku na terenie Żardowa we wszystkich zakładach przemysłowych, szkołach, przychodniach zdrowia i spółdzielniach, podobnie jak w całym kraju, powstały komisje zakładowe. Pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej został wybrany Grzegorz Popielczyk. Najważniejszym celem działania Solidarności była obrona praw pracowniczych, w tym prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i działanie na rzecz podmiotowości i godności człowieka. Do podstawowych zadań w latach 1980-1981 należała szczególnie w Żardowie ciągła i uporczywa walka o lepsze zaopatrzenie sklepów artykułów spożywczych. 41 lat to wspaniały czas. Myślę, że gdyby nie Solidarność, nie moglibyśmy dziś żyć w takim kraju. W kraju wolnym, w kraju, gdzie każdy może mówić o swoich poglądach. A Solidarność właśnie była wyrazem tego. Odwagą powiedzenia, co myślimy, co mamy w sercu. Odwagą do głoszenia patriotyzmu. I jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj podczas wydarzenia jest tak piękna oprawa wszystkich pocztów sztandarowych, szczególnie ze szkół, gdzie młodzież może przekazywać tą sztafetę właśnie pokoleń o historii, o tradycji, o patriotyzmie dalej. I że mogą uzyskiwać to od tak wspaniałych przedstawicieli Solidarności, jak pan przewodniczący, jak pani przewodnicząca oraz wszyscy, którzy w tamtym czasie również cierpieli z tego, że mieli odwagę do wyrażenia tego, co myśleli, tego, że w sercu mieli ojczyznę. Do złożenia kwiatów zapraszamy prezydenta miasta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego z wiceprezydentem Adamem Lemieszem oraz z przewodniczącym rady panem Ryszardem Mirgosem. Kwiaty składa starosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, członek zarządu Stanisław Nalej, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński oraz radny Robert Janiszewski. Kwiaty składają przedstawiciele oddziału Prawa i Sprawiedliwości w Żyrardowie. Kwiaty składa Stowarzyszenie Wspólnota Żardowa z panią prezes Krystyną Lenarczyk, wiceprezesem Mieczysławem Gablewiczem, panem Maciejem Dukaczewskim i panem Ryszardem Tadeuszem Adamiakiem, przepraszam. Kwiaty składają państwo oklesińscy. Proszę kolegów z Solidarności, którzy biało-czerwone znicze zapalą. Gwiazd kresowych wschodnich ozatnich świt, z rezydencji białych dworków i tam, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z oporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kaci, I'm